Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy faktycznie Mavic 3 Pro jest dużo lepszy od miniacza 3 Pro. To zupełnie inna liga, inny kaliber drona, inna matryca, inna masa. W ogóle wiele rzeczy dzieli, choćby przepisy. No i teraz pytanie, czy warto wydawać drugie tyle na Mavica 3 Pro, czy wystarczy na miniacz. W tej sesji, którą tutaj zobaczycie, ja starałem się oddać najlepiej jak mogłem. Oczywiście też warunki nie były idealne. Oświetlenie było takie sobie, myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, że będziemy mieli lepsze niebo, ale tak czy inaczej starałem się pokazać, jak wyglądają ujęcia z obu kamer i tutaj, jeżeli chodzi o Mavica 3 Pro, mamy zarówno 24 mm, jak i przeogniskowe 70 mm. Natomiast jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, no to wiadomo, że mamy do dyspozycji jedną matrycę, ale za to możemy wykonywać ujęcia w pionie. Ale zanim zaczniemy, zróbmy sobie teraz mały quiz. Podzielę ujęcia na kamerę A i B. Napiszcie w komentarzu, z którego drona były wykonane dane ujęcia. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, tego się nie spodziewałem, a mianowicie jest 6 stopni. Dobrze, że wziąłem sobie kurtkę, bo przecież mamy, kurczę, już końcówkę maja. Właściwie to już przełom maja i czerwca. Te dwie maszyny. Zrobimy sesję szybką. Parę fotografii, mniej więcej może około 3 do 5 fotografii, tak żeby można próbkę reprezentatywną wybrać z nich i ujęcia wideo, też króciutkie. Chciałem porównać, jak się sprawują te dwie optyki. Tu będziemy robić w przypadku miniacza trójki 4K w 50 klatkach, może jakieś pionowe ujęcie też i kilka, może AEB też, oczywiście w RAW-ach wszystko. A tutaj sobie zrobimy dwa obiektywy, jeżeli chodzi o główny, no to wiadomo, 24 mm plus do tego bonus w postaci 70 mm. Już lecimy. Teraz mamy 4K w 50 klatkach i tutaj widzę, że mogę nagrać 6 minut, czyli jest wystarczająco. Filtr, jaki mam, to jest ND16, wzniosę się jeszcze wyżej. Mniej więcej na jakieś 50 metrów powinno być ok. Tak jak teraz, 50 metrów. 4K. Zobaczmy sobie ustawienia, bo w pierwszej kolejności zrobię ujęcia filmowe. 265 można i D-Log M poproszę. Color Display, tak, chcę mieć asystenta. ISO mamy na auto w tej chwili. ISO chciałbym na setkę. 1/100 sekundy, czy ustawię tutaj? Jeżeli chodzi o parametry, powinienem ustawić 1/100 sekundy, przysłona automatyczna. Dobra. I teraz będzie tak, troszeczkę za mocno mi wszedł. Obniżę go na mniej więcej 6000 wartość. Tak jak teraz, drążek jest dosunięty. Poproszę jeszcze o siatkę, żeby miał łatwiej kadrować. Tak jak teraz i lecimy. Troszkę obniżę kamerę. W pierwszej kolejności zrobimy sobie ujęcia od prawej do lewej. Może skadrujemy, zaraz zobaczę, czy na 2/3, czy do środka. W zależności jak mi siądzie, chyba na 2/3 byłby lepszy, ciekawszy kadr. Jestem. Chciałbym być na 50 metrach, żeby miał odniesienie. 55 to będzie odniesienie nasze. Troszkę bliżej, odrobinę opuszczę gimbala. I to jest ten kadr, przy którym chciałbym filmować. To
trochę do tyłu. Jeszcze. Żeby w proporcji być. O, dobra, tak jak teraz. I lecimy. Ładnie słońce się odbija. On tutaj sobie pięknie chodzi, ten dron. O tej porze nikomu nie przeszkadzam, jest wcześnie, ale chodzę poza obrysem zamku. Idzie bardzo ładnie. Przesunę go na troszkę do tyłu. I to jest to, co chciałbym osiągnąć teraz. Jeszcze sobie wrócę, bo za szybko lecę. I stąd przejdziemy jeszcze raz. Tak, ten kadr był najciekawszy. Dobra? Zatrzymam nagrywanie i teraz się muszę skupić. Odrobinę wyżej, żebyśmy mieli drugi plan. Widać zamek w Mirowie również. I teraz. Teraz idzie bardzo wolno. Tu idzie pięknie i ten kadr wystarczy. Dobra. Teraz chciałem zrobić parę fotografii. Trzy razy AEB mamy tutaj. Tam sobie tak jedną setną sekundę. Troszkę niedoświetlone, wolę mieć ujęcie. Teraz on jest zbyt mało przestrzenny, ale tak chyba byłby ciekawszy. Odrobinę bliżej. Trochę wyżej, tak jak teraz. Dobra. Ujęcie numer jeden. Przejdziemy sobie troszkę dalej. Tu już mogę przejść na normal, bo nie filmuję. To byłoby ujęcie numer dwa i to jest piękna, piękna fota. Odrobinę niżej, tak jak teraz. Dobra. Teraz się chciałbym troszkę unieść i polecieć do tyłu, tak żeby widzieć też zamek w Mirowie. Mniej więcej ten plan. Do środka skadrujemy sobie. Tak. I z drugiej strony jeszcze. Jestem na 60 metrach. Dobrze tutaj widać. Tak jak teraz. Stąd odrobinkę niżej. Do przodu. I tu. Teraz jest świetny kadr. Odrobinę w bok. Jeden z ciekawszych kadrów na pewno. Dobra, wystarczy. Teraz będziemy wracać. Tu wygląda to naprawdę dobrze. To, co chciałbym osiągnąć teraz, to jeszcze taki kadr z tym zamkiem drugim, ale to już sobie cykniemy w tym momencie na drugi obiektyw. Przechodzimy na 70 mm. Jestem wysoko. Tu jest w ogóle już magia totalna. A mianowicie, co my tutaj mamy? Shutter speed mam przesadzony. 1,30 sekundy, 1,40. To jest inny obiektyw, to też trzeba być świadomym. Dobra, jedziemy tak jak teraz. Cofnę się troszkę. Podniosę lekko obiektyw. Fantastyczna jest ta kompresja. Dobrze, tu mam jeszcze miejsce. Na 2/3. Może tak wyżej, odrobinkę niżej tu. Teraz jest przestrzeń.
Wygląda to super z tej perspektywy. Fotografuję 16:9, zimno mi jest w ręce już. Dobra, trześniemy jeszcze może ze dwie foty. Muszę się troszkę odsunąć. Tak jak teraz, jest rewelacyjnie. W ogóle takich zdjęć jeszcze nie widziałem. Co tu się dzieje, to nie wiem. Może tak. Troszkę ciaśniej. Tak jak teraz, jest fantastycznie. Dobra, mamy dwa zamki w kadrze. I teraz jeszcze zrobimy sobie kadr zupełnie inny, a mianowicie taki. Lekko się obniżę. No takich ujęć nie widziałem, kurczę. No. Naprawdę, nie widziałem takich ujęć jeszcze z tego zamku, żeby była taka kompresja. Jestem na 83 metrach, czyli wysoko. Teraz chciałbym mieć tą kompresję na stronę tam, gdzie jest ta górka. Dokładnie. A propos, to jest filterek tutaj ND8 założyłem. Żeby nie przepalić sobie, ale też żeby trochę dłuższy czas mieć naświetlania. Muszę troszeczkę przejść w prawo. Tak jak teraz, nie? I odrobinę bliżej. Warto było wstać dzisiaj po 4:00, bo to jest zupełnie inna optyka. Tak jak teraz, mamy grzędę i jest drugi zamek, czyli stąd. No takie ujęcia, ja jeszcze takich nie widziałem. Odrobinę wyżej. Tak jak teraz. Troszkę być niżej, trochę podnieść gimbala. Tak, szkoda, że to niebo jest takie słabe dzisiaj pod kątem tym, że mamy chmurki. Że nie mamy chmurek, że jest czyste niebo, ale trudno, damy radę. Spróbujmy jeszcze coś fajnego uzyskać z tej perspektywy i nagram krótkie ujęcia wideo. Tu nie ma nic ciekawego aż tak. Jedna 60 sekundy, żeby nie przepalić tego. Ja się obawiam, żebym nie przepalił środka kadru. Mogę jeszcze spokojnie zejść w tym planie. Aż mi para z ust leci. Dobra, jestem na 60 metrach. I z tej perspektywy mogę zrobić też takie ujęcia. Tu jest petarda. Zaraz sobie to nagramy. Dobra. Do środka. Kadr. Robię zdjęcia w AEB, dlatego że mamy dosyć kontrastowo o tej porze. Słońce jest nisko i mamy sporo światłocieni. Teraz przejdziemy sobie do ujęć wideo. Ekspozycja jest przewalona i to mocno. ISO na setkę damy. Czas musimy skrócić. Tak jak teraz. Może nawet jeszcze. Okej, tak jak teraz. To można wyciągnąć. Daje to wrażenie przestrzeni niesamowitej. Teraz będą delikatne ujęcia. Zrobię sceny. Pierwszy kadr zrobię do środka, a później jak przejdę na tą stronę lewą, na 2/3.
Czy ja mogę się odrobinę obniżyć? Tak, teraz wygląda to bardzo dobrze. Drugi kadr zrobimy sobie z większej wysokości. Wyżej będę. I troszeczkę dalej. Super jest. Tak, to światło nie jest rewelacyjne pod tym kątem, że nie ma dzisiaj w ogóle chmurek, ale trudno. Dobra, teraz się troszkę podniosę, oddalę i zrobimy sobie inne ujęcia. Dość daleko jestem, ale o to mi chodziło. Tak jak teraz. Jest trochę kombinacji tutaj, jeżeli chodzi o ten obiektyw, ale damy radę i fajnie to wygląda. Super. To, że mamy tutaj potrójny zoom, ja mogę być daleko za zamkiem, a sprawia to wrażenie, to ujęcie, jakbym był bezpośrednio przy nim. Jest ok. To wystarczy. Wracam już. Filtrek ND8 powinien być ok. Pamiętajcie, że robię zarówno zdjęcia, jak i filmy, więc przynajmniej odrobinę wydłużymy czas naświetlania, tak? A 4K chciałbym w 50 klatkach nagrywać, jednak. Dobra, mamy to. I chciałbym nagrywać też w Disney-like. A nie będzie to dobrze wyglądało tutaj. Ale to byłaby petarda. I jeszcze mam wrażenie, że jednak 25 też zrobimy sobie część. Ok, ISO 100, shutter jest w porządku. White balance, na razie to trudno ocenić, muszę się wznieść. Dobra, już widać, że jest przewalone, ale za chwilę będziemy mogli trochę ekspozycję ustawić. Odlecę dalej, żeby nie przeszkadzać tutaj nikomu. Więc tak, jest mocno przewalone, bo jest... Na 1/3 jedzie jakiś traktor tu. Przyjechał traktor. Jest dym totalny. Dobra, więc tak. Widzicie, obiektyw jest bardzo jasny. 1/240 sekundy. Balans bieli. Mieliśmy 6000 wcześniej. I będzie. Dobra. Polecimy sobie teraz bliżej. Jestem na razie w trybie normalnym. Tam było około 55 metrów, jak pamiętam. I na razie wygląda to na taką zwykłą szmatę. W sensie takim, że jest ten obraz bardzo szary, ale to nie szkodzi. Mamy Disney-like. Przeniosę się w typ C. Jedziemy teraz z filmowaniem. Bardzo wolno. Ja go ustawiłem na minimalne wartości, ale nie szkodzi. Wykorzystamy może do montażu tylko część, nie? Troszkę szybciej powinienem, bo to jest 1 metr na sekundę. To jest właściwie tryb tripod. Przejdźmy w takim razie w normalny i jeszcze raz. Teraz idzie bardzo ładnie, jakieś 4 metry na sekundę. Wchodzi pięknie. Przelecę na drugą stronę i będę kadrował już na 2/3, jak się odpowiednio odnajdziemy. Fajnie, ten dron jest bardzo cichutki.
Jest taki dyskretny, że go w ogóle nie słychać. Tu już mam przewalone, jeżeli chodzi o shutter speed. Wracając, muszę sobie zmienić sobie ekspozycję. Jeszcze troszeczkę. Przejdziemy może i zacznę dopiero stąd, bo to jest najładniejszy kadr. Dobra. Ta tablica tam bardzo czuławka, bardzo szpeci w tle. Teraz się zastanawiam, jaka wysokość byłaby najciekawsza. Chyba tak jak byłem trochę wyżej, było najlepiej. Odrobinę bliżej i to byśmy mieli to ujęcie, które chciałbym zrobić. Tylko, że tak. Trzeba zdjąć ekspozycję. Shutter sobie dajmy w takim razie troszeczkę szybszy. 1/320. Tak jak teraz. Można nagrywać. Idzie. To, o czym chciałem powiedzieć, wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że takie tablice białe na przykład potrafią mocno wejść w kadr, tak jak tam mamy tą, która się teraz wyłoni po prawej stronie. Ona się wyłania tu, nie? Ją widać naprawdę mocno. Dobra, mamy to. To, co jest też super, że tutaj można zrobić ujęcia w pionie. Troszeczkę inaczej, ale zawsze. Co tu się stało z tą matrycą? Dobra. Tu już bym musiał mieć bardziej precyzyjny lot. Przy ujęciach w pionie mam zakłócenia i nie wiem, na czym to polega. Czy tylko będzie mieć zakłócenia? Może jakiś kabelek tam trzy albo coś takiego. Teraz idzie, nie? Troszkę bliżej. Można zrobić super ujęcie. Nie słychać w ogóle tego miniacza. Pięknie idzie. Dobra, teraz skupmy się na zdjęciach. Foto. 1/400 sekundy. Nie przewalę tych. Teraz chciałbym pierwsze zdjęcie zrobić stamtąd. Muszę być w trybie normalnym. Dobra, zrobimy sobie zdjęcia też w formacie 16:9, tak jak było poprzednio. Przejdźmy do ustawień. Kamera. JPEG i RAW. Teraz jest mocno niedoświetlony obraz. No to dobra, to jedziemy w takim razie z czasem. ISO 100. Tak jak teraz. sekundy. Zdjęcie numer 1. W AEB. Nie wiem, dlaczego te ustawienia mi zginęły. Przestawiłem tylko na EB i od razu 1/200 sekundy. Mniej więcej takie chciałbym mieć ustawienia tutaj, jeżeli chodzi o to. Dobra, przesunę się troszkę, tak żeby zamek już chwycić. Drugi. Ja mam wrażenie, że ten miniacz jest wystarczający. On naprawdę fajnie tutaj gra. I daje radę. Dla wielu osób jest wystarczający. Przede wszystkim jest też dyskretny i to jest niesamowita jego zaleta. Tak jak tu. Dobra, mamy to. I w proporcjach dajmy sobie go tak, nie ma znaczenia, bo i tak wytnę. Jestem na 67 metrach. Tego drona w ogóle nie słychać, on jest piękny pod tym względem. Tu mi się podoba to ujęcie, może być. Tak, jeszcze odrobinkę bliżej.
Tak, ten skrót jest niezły. Spróbujmy teraz podejść jeszcze tu. Tak. Super. Tam było też kapitalnie. Zasięg mam wrażenie, że w tym miniaczu trójce jest naprawdę niezły. On nie jest jakiś... tak jak tu. Teraz mam bardzo niedoświetlone ujęcia. Jeszcze muszę poprawić ekspozycję. Teraz. Odrobinkę wyżej. I ostatnia fotografia będzie niżej. Jak teraz. Wystarczy. Zrobimy sobie jeszcze krótkie ujęcia wideo. Lecimy. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Oczywiście YouTube nie pozwala na pełną ocenę sytuacji, ale mimo wszystko dajemy radę. Oczywiście są też inne, jest szereg różnych cech, które różnią te drony. Między innymi śledzenie i aktywne tryby, czy inteligentne tryby. Wiadomo, że Mavic 3 Pro ma wszystko w wyższych klatkarzach, a miniacz tylko w 4K 25 czy 30 klatek i to wszystko, ale jest też oczywiście więcej niuansów. Natomiast starałem się w tym materiale pokazać Wam przynajmniej odrobinę. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronami lub planujesz to zrobić, skorzystaj koniecznie z mojego darmowego przewodnika online. To jest taki warsztat, gdzie w kilku krokach pokazuję, jaki model wybrać, jak obrać swoją ścieżkę rozwoju, wizję w taki sposób, żeby dron nie wylądował pod 3 miesiącach w szufladzie, bo jest to jednak spory wydatek. Osoby posiadające Mini 3 Pro zachęcam też do skorzystania z warsztatu kompleksowego online, gdzie pokazuję w paru krokach od pudełka po projekty kreatywne, jak wykorzystać w pełni ten model, który też kosztuje spore pieniądze. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, cześć!